Russia has the potential to develop violent actions, as we have seen in Crimea. In February, Russia has violated all international law. He has demonstrated that he has a capable force and that he can threaten a sovereign country, which was Ukraine. And the potential is there. I'm not saying that he does it. Co możemy zauważyć, to to, że Rosja jest państwem o bardzo dużym potencjale. To, czego jesteśmy świadkami w ostatnich miesiącach, to z pewnością to, że Rosja jest państwem bardzo silnym, ale także doświadczyliśmy tego, że Rosja wielokrotnie złamała obowiązujące prawo międzynarodowe, naruszając terytorialną jedność Ukrainy. The Islamic State threat in the area of Iraq, Syria, south of Turkey is a different threat. Here we have obviously a criminal gang who tortures, who mistreats people, and not NATO, but NATO nations support their Kurds in fighting the ISIS. Natomiast zagrożenie ze strony państwa islamskiego, które obserwujemy na południu Turcji, a także w Syrii i w Iraku, tutaj mamy do czynienia z zupełnie czymś innym, ponieważ możemy śmiało powiedzieć, że są to oddziały przestępców, kryminalistów, którzy w niewłaściwy sposób traktują ludność cywilną, używają jej jako zakładników, torturują ich i tak dalej. Natomiast to zagrożenie, które płynie stamtąd, nie jest bezpośrednim zagrożeniem w żaden sposób dla żadnego z członków NATO. Wszystkie te globalne zagrożenia stawiają przed NATO odpowiedzialność pewną, że NATO musi myśleć globalnie, ale czasami jest tak, że zagrożenia, jak powiedział generał Domroze, są różne. W związku z tym czasami jest tak, że NATO musi odpowiadać regionalnie, mimo że myśli globalnie.